co? Lecimy dalej z Horizon Forbidden West, proszę państwa. Mamy tutaj żyrafa, idziemy już powoli po Demeter. Natomiast najpierw żyraf, nie? Najpierw żyraf. Czy ja będę w stanie na niego tutaj wskoczyć od razu? Złap się może za cokolwiek? Dobra. Dobra, tu się coś udało. O kurczę, ale akcja. Od razu ze skały się zasadziłem, ale... Chyba pójdzie dobrze. Dobra, jest okej. Okay. Jak chcecie na szybko, to tam jest taka skała i od razu możecie wskoczyć z niej na żyrafa. Także rozpoczynamy, rozpoczynamy nowy rozdział, tym razem no trzeci podzespół, można powiedzieć, Demeter. Drzewa wysokie. Dobra. Jak wieże. Ostoja strażników. Ostoja strażników. Kurde, fajnie tu wygląda. No i zobaczmy, jak to jest teraz na mapie. O kurczę, tu już jest takie wybrzeże, tak? Zalewie. Sierniowe bagno. A, tu jest Talana, okej. Okay. Dolina Poległych i tutaj musimy iść po prostu do miejsca sygnału Demeter. Tutaj jeszcze była taka nowa misja, to sobie zrobimy później. Bo przechodziłem przez jedną osadę nową. Ale to najpierw się zajmiemy oczywiście misją główną. No to dzięki żyrafie. Co tu się wyprawia? On teraz dopiero te współrzędne ogarnął. Dobra, jest spoko. No, na razie mamy tutaj troszkę lasu, jak na Endorze. Ale myślę, że może już powoli do tego wybrzeża, do jakichś takich fajnych miejsc, na przykład z wodą, z jakimś piaseczkiem. No zobaczymy, zobaczymy. Na razie takie pierwsze koty za płoty. Demeter musi się znajdować gdzieś w pobliżu. Tak, tak. Tutaj nawet nie mogłem mojego śmigacza też wziąć przez jedną szczelinę, ale teraz mógłbym go z powrotem zawołać, ale... O co kurde! Co się stało? Wszyscy zabici to ten aktowie. Ktoś załatwił cały oddział. Co jest grane? Nie jestem tu sama. To jest nasza nowa osada? Niech to! Wstrzymać ogień! Nie przyszłam walczyć! Dzikuska jest przyszpilona! Naprzód! Dobra. Kimkolwiek są ci ludzie, raczej się nie zaprzyjaźnimy. Jakiś kłęt. Musisz przez nich przebić do tych ruin. Mam ją na muszce! Dobra. Oni jakiś kłęt tutaj odpalają. Nie ma problemu. Idziemy na ostro. Let's go. Za przodków! Jakich przodków? Ale coś czuję, że oni wyglądają troszkę jak Nora, nie? Dobra, pięknie. Ależ mi tutaj dał w pogarach. Broń w pozycji! Zabić ją! Dobra, jest pięknie. Padł? Mogę walczyć. Kurde, go rozszczepiło. Ogień osłonowy! No proszę państwa, powiem wam, że... Może bicie jakiś przypał, ja tam wchodzę. Tam się wspina. Ja chcę po prostu Demeter. Wiecie, co to jest? Kurde, ale fajnie się biją. Cofnij się już! Tacy naprawdę szybcy jak błysk. Dobra, pięknie. Teraz walka wręcz na całego. Okej. Okay. Rączka boli? Boli, co? Oni będą mieli mocne te pancerze, to... Nie ma co w głowę nawet zlutować, nie? Dobra. Nie odpuszczają. Muszę dotrzeć do Demeter, nim zjawią się następni. Gaja mówiła, że powinna być gdzieś w tych ruinach. No już, od razu się uda, Aloy. Od razu. Już ją mamy. To wędruje. Dobra, tu jakiś sejfik. Gdzieś na górze.
To wygląda jak w The Last of Us. Biotech jakieś. Wygląda, no to by pasowało. Stary kompleks biurowy. Szklarnia. A miejsce mocy? Tam są jakieś wrota. Biotechnologiczny kompleks badawczy Faro Automated Solutions. Agrotechnologia. Naprawa środowiska. Zarządzanie odpadami organicznymi. Czegokolwiek potrzebuje twoja firma, tu w szklarni rozwiążemy twoje problemy naturalnie. Kolejny kompleks badawczy Faro. Szklarnia. Biotechnologiczny kompleks. Dobra, jesteśmy w szklarni. Wygląda tu ładnie, ale... To jest Faro, nie? Metalowy kwiat. Demeter powinna być za tymi drzwiami, ale pnącza uniemożliwiają przejście. Albo się przez nie przebije, albo trzeba poszukać innego wejścia. No dobra, czyli będę potrzebował jakiegoś narzędzia, żeby przejść przez tego kwiatka, tak? To na pewno. Szklarnia. Kurde, ale tu będzie ciekawie, tak dziko, nie? Ale ładnie, naprawdę piękne są te snopy światła, ja cię kręcę. To jest cudo. To jest cudo. Okej, tu możemy się przebić. Ale myślę, że tego kwiatka powinniśmy jakoś zdobyć. Bo zawsze w danej lokacji jakieś narzędzie mamy. Spokojnie, spokojnie. Na razie jesteśmy tu w miarę bezpieczni i samotni, bo... Tamtych się pozbyłem, ale powiem wam, że walczą fajnie. Coś jak ci buntownicy. Pokój bez wyjścia. Super. Przynajmniej konsola tu jest. Dziennik. Właśnie rozmawiałam z dowództwem wojsk robotycznych. Kończy nam się czas. Nie miałam serca powiedzieć Heresowi, że nasz lek może być gorszy niż sama choroba. Nawet gdy adamantowy wieniec zadziała, musimy udowodnić, że potrafimy skutecznie zredukować pnącza. Ale Kavel zresztą pracują nad tym na stacji Bluszcz. Uda im się. Musi. Adamantowy wieniec. Kolejny tajny projekt. Zrobili metalowe kwiaty i te pnącza, więc... odkryję, jak je zniszczyć. O ile znajdę stację Bluszcz. Jak się stąd wydostać? No i proszę. Świetnie. Znów ci kości. Kimkolwiek są, chcą mnie zabić. Lepiej uważać. Stacja Bluszcz. Dobra. Dziennik osobisty, szklarnia 43. Albert Einstein. Z Faro to lepiej nie gadać. O kurczę, sztaba złota, pradawna rzeźba. I sztaba srebra. Ale mega fajne zasoby. Tu jeszcze sobie weźmiemy. Co, wychodzimy? Chyba wychodzimy. Ale mega fajna lokacja, nie? Tak jak każda jest. Naprawdę kapitalna, ale... Dobrze. Mogę po cichu wyeliminować tych żołnierzy. Ale tutaj jest tak dziewiczo. Dobra. W kompleksie jest dzikuska. Ominęła wartowników. Znaleźć, zabić, przynieść głowę do porucznika.
Tak jest. Czyli dyplomacja odpada. No raczej się nie dogadamy. Prawo pięści. Mogę pierwszego tutaj po cichu. Pyk! Te finishery są ładne. Okej, okay, już mamy włócznie troszkę nabitą. Rzadko używam takiego stylu po cichu, ale... Jest nawet okej, okay. Dobra, już mnie widzą prawie. Co ty masz? Ruiny, drzewa, tutaj jakieś super w ogóle skrytki. No i teraz mnie mogą wykryć, ale... Warto to wziąć. Znakomita. Kurde, jakaś elitarna pułapka. Myśliwskimi szału? Dajcie spokój. Spokojnie, spokojnie. Widziałem tam ruch. Naprowadzające myśliwskie. Ale widzę, że tutaj... Wiecie co? Wiecie co? Tutaj będzie warsztat, więc musimy się z nimi jakoś dogadać. Nie widzę innej opcji. Kurde, oni mają jakieś pancerze świecące, kurde. Panowie. Dobra. Broń pozycji! Nie ujdzie ci to na sucho! Pięknie. Dobra, super. Luta. I góra. O nie! I już go nie ma. Dobra, świetnie. Wszyscy? Czy jeszcze jeden został? Oj, chyba posiłki. Ktoś tam jeszcze powinien być. Tutaj do góry. Kurde, ale jaja. Za przodków! Serio? Tak się dałeś podejść? Dlaczego nie porozmawiają ze mną, zamiast próbować mnie zabić? Muszę znaleźć wyjście z tego dziedzińca. Gdzieś tutaj. Okej, gdzie tu możemy wejść do góry? Bo ewentualnie mamy tutaj coś, ale... Spokojnie, spokojnie, Aloy. Dasz radę. Poddaję się. Rób, co chcesz. Nie chciałam z nimi walczyć. Zaatakowali mnie. Jeśli śmiercią mogę odkupić to wtargnięcie... Nie chcę cię zabić, dobra? Tylko zrozumieć, o co tu chodzi. Skąd wzięłaś fokus? Jestem z narodu wybranego. Quen. Przodkowie powierzyli moc Fokusa wyłącznie nam. To oko, które ukazuje dziedzictwo. Dziedzictwo? Dziedzictwo, prawdę. Pośród ciemności, zapomnianych miejsc, pośród prochu i kości tego, co niegdyś tam właśnie czeka. Jako wróżbitka, moim zadaniem jest to znaleźć. Dla dobra Quen. Więc szukasz danych. Pomóżmy sobie nawzajem. Jak ci na imię? Alva, druga wróżbitka wschodniej ekspedycji. A ja Aloy. Zacznijmy od początku. No to ładnie, mamy Quen. Oni się mają za jakiś naród wybrany. Nie słyszałam o Quen. Pochodzimy zza Wielkiego Oceanu. Nigdy tu nie byliśmy. Czemu akurat teraz?
Naszą ojczyznę pustoszy straszna pogoda. Gwałtowne burze, niekończące się susze, plony marnieją, nasi ludzie głodują. Szukając odpowiedzi, dowiedzieliśmy się, że przekraczając Wielki Ocean, dotrzemy do lądowania dziedzictwa, gdzie być może zdobędziemy wiedzę, która ocali nasz lud. Ale jak dotąd wiedza wymyka się nam z rąk. Ale jaja. Więc to dla was miejsce lądowania dziedzictwa? Nie. Przybyliśmy do lądowania. Na zachód, przy zatopionym mieście obok zerwanego mostu. W sensie San Francisco? Tak. Widzę, że znasz dziedzictwo. Kiedyś to było ważne miejsce dla naszych przodków. Chcieliśmy poznać ich sekrety, lecz drzwi pozostają zamknięte. Mimo to, dane, które odkryliśmy, doprowadziły nas tutaj. To nasza ostatnia szansa. Szansa na ocalenie waszych plonów i ludzi. Tak. O ile przodkowie znowu okażą nam swoją łaskę. No nie no, kolejne plemię jeszcze, nie? Jakby było mało. Ale ciekawie, ciekawie. I ci przodkowie zostawili ten fokus twojemu plemieniu. Tak! 13 wróżbitów go posiadało po tym, jak go odkryto w pradawnych ruinach w mojej ojczyźnie. Mam ich imiona zapisane w pamięci. Więc ty go masz, ale wasi żołnierze nie. Każdy ma rolę w życiu. To do nas, wróżbitów, należy poszukiwanie dziedzictwa, interpretowanie wiedzy przodków dla dobra całego plemienia i chronienie jej. Żeby nikt oprócz wróżbitów nie wiedział, jak używać fokusa. Nawet rodzina cesarska, a już na pewno nie żołnierze. A ilu macie tych wróżbitów? W lądowaniu małą grupkę, w domu najwyżej kilkudziesięciu. W sumie nie wiem, tylko nadzorcy to wiedzą, a ja stoję niżej w hierarchii. Ale zaawansowany ten fokus, nie? Taki przyczepiony, jakiś rozbudowany. Czyli nazywasz te pradawne dane dziedzictwem? Tak, to co nie jest utracone lub zabronione. Co to znaczy? Wszystko, co możemy przeczytać i to, co jest dozwolone. Dobra, nie wiem, czy łapię. Ale dobra, to po co wam te dane? Największe sekrety to te, które poprawiają życie innym. Żeby zadbać o plony, powstrzymać powódź, a nawet przekroczyć ocean. Technologia. Tego właśnie poszukuję. Technologii, która pomoże mojemu ludowi. Eloy tak słucha. No, po co wam te książki? Ja mam wszystko tutaj. Żołnierze strzelali do mnie bez ostrzeżenia. Czemu? To obowiązek Quen, by szukać dziedzictwa i bronić go przed ignorantami i zazdrosnymi. Ale ty nie wyglądasz na taką. Po prostu w domu inne plemiona chcą naszej krzywdy, a tutaj miało nas spotkać to samo. To z waszego dziedzictwa? Dziedzictwo to prawda. Ale zdarzało się je źle interpretować. Wierzę, że czas i mądrość naszych przodków skierują nas na właściwą drogę. Tak. Oby tak się stało. Czyli moja prawda jest najmojsza, tak? Poszukuję miejsca, które się nazywa Stacja Bluszcz. Znalazłaś może jakieś informacje o tym? Nie. Za to znalazłam coś w rodzaju mapy. Ale była nieczytelna, utracona. Może ja coś z tego odczytam. Tam. Sporo tu tych plików. Już je przejeżdżałam. Sprawdź katalog SZ Complex. Jak mówiłam, utracony plik. Nie widzisz mapy? Aha. Twój fokus to wczesny model. System nie odczyta plików utworzonych po 2055. Ale ja mogę ci podesłać. Podesłać? Podesłać?
Widzisz to, co utracone i zabronione. Nie utracone, nie zabronione, po prostu w nowszym formacie. Patrz, tam muszę iść. Och, nie dostaniesz się tam. Już od tygodnia próbujemy się przebić w głąb kompleksu. Drogę zablokował gruz. A ten tunel? Chyba otwiera się stąd. Nie. Myślałam, że jest tu kontrola dostępu, ale nie mogłam odczytać danych, żeby je uruchomić. To spróbujmy z moim fokusem. Co? Zdaje Aha. się, że te konsole trzeba obsługiwać jednocześnie, ale nie jestem pewna. Mówiłem, że mają zaawansowany? Czyli tak wygląda mniej zaawansowany. To my mamy dobry. To my mamy mega fajny. Dobrze. Nowszy. Zrobię to samo. Przodkowie Dobra. Pokazali nam drogę. Dalej, chodźmy. Co my tu mamy? Dane uszkodzone te twaro. Ej, ale mega jazda, nie? Tamta miała softa do 2055. Okej. Ja to mogę skakać. Jak Batman. Dobra. Co my tu mamy? Wyjście z tuneli. To prawdziwy labirynt. Zgodnie z mapą zaraz powinno być kolejne wyjście. Trzymaj się blisko. Ona idzie? Ona idzie po drabinie. My jesteśmy tutaj. Nie wierzę, że udało nam się wejść. Biegli. W magii i mieczu. Się bałam, że będę musiała zostać tu z tymi żołnierzami. Zabijali tych dzikusów, którzy podeszli do wykopalisk. Jakby im się to podobało. Większość mego ludu nie jest taka naprawdę. Dobra. Lepiej się odsuń. Dobra. I nie pytaj, skąd to umiem. Ale to oni są troszkę za nami. Ale to damy im radę. To nie Zenit. Okej, fragment kodu drugi też. Troszkę uszkodzony. Ale fajne tematy tutaj. Czy tu jakieś legendy macie? Nie, to jest zielone. Musi być Dobra, zobaczmy. Jakieś wyjście. Góra. Dobra, powinno teraz pójść. Jest git. Tędy. Patrzcie, ile my mamy tutaj technik, nie? Tyle już przeszliśmy. Ale ten fokus mnie tutaj zadziwił, że jest dużo lepszy niż mają... Ślepy zaułek. Może spróbujemy innej drogi. A wiesz, jak nie wiesz? Tutaj góra? Nie za bardzo, co? Nie sprawdziłyśmy tamtego małego tunelu. No to idziemy tu. Według nie ma mapy, sprawy. Wyjście powinno być gdzieś tam. Brak wymaganego narzędzia. Może oni będą mieli to narzędzie. Kurde, tu jest znowu coś fajnego. Chyba gdzieś źle skręciłyśmy. Się kręcę. Zrosło, to za labirynt. Wrócę na powierzchnię. To przypomina grobowiec. Okej, czyli Tomb Raider. Nie no, chyba tu możemy wyjść, co? To jest inna już. Na szczycie drabiny. Tak, to jest inne wejście. Nie jest dobrze. Odwiedzają kompleks parę razy dziennie. Tylko przodkowie wiedzą czemu. Przodkowie nie żyją, Alva. Jasne. To w końcu nasi przodkowie. Uff.
Chyba mamy większe problemy. Idź za mną. Dobra, spokojnie. Dobra, mamy jeszcze tutaj notkę. Życie w cieplarni. O kurczę. Williams, Acuño, Gordon. Kurde, Kubrick? Dobra, chodźmy dalej. Tam jest sporo maszyn. No i otwarty teren. Możemy z nimi walczyć, albo się przekraść. Decyduj. Spokojnie, na razie walczymy. A gdzie mamy się przekraść? Do stacji Wiąz, tak? A później do Bluszcza. Dzięki danym z kotłów mogę dominować tropiące norniki. Tropiące norniki. Czy my chcemy dominować? Jesteśmy nie, po prostu bezszelestny i tyle. I kolejny. Ta jest podatna na prąd. Wiem, spoko. Kurde, ale luta. No nie, no serio? Ale bomba. Dobra, pięknie. A to jest Nornik Alfa chyba, nie? Długonóg? Nie, długonóg zginął. Amunicja, proszę! Dzięki, ale skąd ty to masz? Dobra, ten powinien oberwać ostro. Ignoranci i zazdrośnicy, nie zbyt... Zazdrośnicy! Kurde, ale wy macie tu filmy w tym kłenie. A to był chrzoszpon. Ognisty, kurde. Chrzoszpon ognisty, tak wygląda? No to szacun. Dobra, chodźmy dalej. Ktoś tam jeszcze został na drugiej stronie, nie? Tam jest Nornik. Wiecie co? Albo weźmiemy ten. Musimy walczyć. Dobra. Nie dostać. Okej, powinien dostać. Tam! Słaby. Cofnij się. Nie gadaj do mnie. A tam jest jeszcze jeden. Dobra, ten padł. No i ten też zaraz padnie. Nigdy nie widziałam, żeby ktoś walczył tak z maszynami. No nie widziałaś, Aloy. Dobra, tu sobie przejdziemy górą. Wentylacja. Chyba mogę to otworzyć. Ale to jak podejdziemy, co? Wygląda na zamknięte. Czekajcie, bo tu nie wskoczę. To bym sobie otworzył, ale nie wiem, czy stąd to złapiemy. Chyba nie. Stąd nie złapiemy. Zobaczmy jakiś bok. Dobra, tu wejdę na górę. A tu jest drapka. Musi istnieć inny sposób, żeby się tam dostać. Okej, nie ma sprawy. No ja tam wejdę, przecież widziałem już ten element. Najwyżej ci otworzę, albo wejdź ze mną po tej drabce. Jestem tuż za tobą. Super. Tak, trzymaj. Okej. To jest ten kompleksik. Tu mamy zamknięte. Zamknięte. Może damy radę przejść przez włas w podłodze.
Przypomina ten z pierwszej stacji. Tutaj też są konsole, spójrz! Ale nie ma jak się do nich dostać. Zostań tu, może coś znajdę. Dobra, niby tutaj jest. Ale potrzebuję klucza. Przyda się klucz. Dobra, jakiś klucz. Oj, chyba albo... nie doskoczę. Okej, okay, jest tu. Potrzebujemy klucza dostępu, tak jak w ruinach. Bardzo często są takie znajdźki w ruinach i tam myślę, że w 90% taki klucz jest potrzebny. Dobra, uciekamy. Czy czegoś tu jeszcze nie ma? Jest ogniwo, dobra. Aloy, czy możesz ostrzec mnie następnym razem, gdy będziesz wysadzać ścianę? Postaram się. Okej, okay, tu... drgnie. Może jeden z pozostałych? Regał na ogniwa? Co za rzeczy w ścianach? A nie mogę tego jakoś... tutaj... ubić? Chyba nie. Jeden z pozostałych. To sprawdzimy tutaj. Potrzebuję po prostu ogniwa. Chyba można przesunąć. Dobra, jest okej. Tak jest. Ha. Tam z tyłu jest jakaś przestrzeń. Oh my god. Gdzie z tyłu? Regał na ogniwa. Ja tu ogniwa nie widzę, nie? Nie ma. Dobra, jeszcze zobaczymy. Może pod tym. Oj, coś tam może być. Aha. Dobra. To się przyda. Klucz obejścia. Nie wiem, czy to tylko będzie potrzebne, czy jeszcze kod. No i pięknie. No, okej. Okay. To wygląda może... jak jakiś przenośnik. Możesz go do mnie przesunąć? Tak. Tak jest. Jeśli wskoczysz, przetransportuję cię do konsoli. Właśnie. Wskoczysz? Ja nie wiem, gdzie ty jesteś. Ty jesteś tu, tak? Ale nie wiem, czy ogniwa nie potrzebujemy jeszcze, ale to... może później. Zatrzymaj to! Teraz... jestem na górze! Git! Trzymaj się. Tu można to jakoś odwrócić? Doskonale! Stąd dam radę. Czyli tu. Udało się. Jestem przy konsoli. Czekaj. Tu są dane. Mnóstwo. Są zablokowane. Coś nie pozwala ich odczytać. Jeśli tego nie ominę, moja misja zakończy się fiaskiem. Uspokój się. Alfa, spokojnie. Pomogę. Tylko najpierw się stąd wydostańmy. Jasne. Trzeba otworzyć właz. Dobra, zobaczmy. O, super, super. No dobra. Odblokowuję regał. No, o to chodzi. Przesunąć. Powinno być tam. Znalazłam ogniwo. Jest, dobra, o to chodzi. Dostać się z nim do generatora. Dobra. Tak jest, dobra, dobra. Super, no to o to chodziło. Mamy ogniwo. Jedyne działające tutaj. No i coś tutaj potrzebujemy zasilić. Jest okej. No, zagadki. Udało się. Wszystko już działa. Dołącz do mnie. Ruszam. No ale co wszystko? Czyli te drzwi, tak? Dobra, te drzwi powinny działać. Super. Dobra, musimy użyć obu konsol jednocześnie, żeby otworzyć właz. Ja pójdę do drugiej konsoli, a ty zostań. Czekam na sygnał. I co, gotowa? Na dwa. Raz, dwa.
Rozpoczynanie testu podatności adamantowego wieńca 12C15. Dobra. Tam właśnie trzeba iść. Pole magnetyczne włączone. Rozpoczynanie procesu konwersji biomasy. Co? Nie, 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 nie. Jak się to wyłącza? Przełamano zabezpieczenia. Nie można przerwać testu. Co tu się dzieje? Tak się skończył świat. Zakończono test. Spójność strukturalna wieńca niezagrożona. Co to właściwie było? Alva, widzimy się niżej. Zaraz wyślę plik, dobrze? Dziennik wiąz chyba jest wtorek? Drugiego? Bez różnicy. Muszę przyznać, że koniec świata jest przepełniony ironią. Stworzyliśmy tu konwerter biomasy. Zaspokaja głód wszystkich maszyn. Teraz próbujemy wygrać z czasem i wywołać u nich niesprawność. Cóż, działa. Maszyny nie będą mogły zjeść wieńców. Czy zdążymy je rozstawić? Boże, mam nadzieję. Nie rozumiem. Wasi przodkowie? Wybito ich. Dziedzictwo nie wspominało? Epoka prochów. Część danych jest zabroniona bądź zniszczona. Wytworzyli maszyny, które pochłaniały żywe istoty. Sama widziałaś. To cud, że cokolwiek przetrwało. Nie chcę tego wiedzieć. Nie po to tu jestem. Potrzebuję mądrości przodków, aby móc ocalić mój lud, a nie zabronionej wiedzy o ich grzechach. Muszę znaleźć coś, co pomoże, co będę mogła zabrać. Nadzorcy mnie ukarzą, a co gorsza, ludzie umrą. Rozumiesz to? Moja rodzina, moja siostra, miała 14 lat, gdy ją zostawiłam i już była wychudzona. Oni umrą z głodu. Alva. Alva. Rozumiem. Naprawdę. Trudno to wyjaśnić, ale obie mamy ten sam cel. Jeśli się uda, twój lud nie będzie potrzebował danych. Wszystko będzie lepiej. Ale nawet jak ci uwierzę, mój lud nie. Muszę coś ze sobą wziąć. Dobrze. Chodźmy do stacji Bluszcz. Jeśli znajdę sposób na zniszczenie pnączy, będę miała dostęp do rdzenia. Tam jest wszystko. Jestem pewna, że gdy to zabiorę, zgromadzone tutaj dane znajdą się w zasięgu ręki. Będziesz miała co przynieść swoim ludziom. Chyba niezbyt rozumiem. Ale do sekretów prowadzi labirynt. Wróżbita się nie poddaje. No idź. Ja za tobą. Kurde, ale ten test był straszny, nie? Dziennik testowy. Kurde, ten test był straszny. Tak właśnie ta cała ziemia została zjedzona przez maszyny. No dobra. Pójdziemy na dół już. Myślę, że następnym razem
Na razie wystarczy wrażeń. Mamy nową tutaj ekipę. Quen. Zobaczymy co dalej, czy uda się zdobyć Demeter. Myślę, że w jakiś sposób tak. Tutaj kolejne odcinki. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Hej, hej, hej.